Przed nami taki dzień pełen zakupów, śmierdzących garbarni, no i cóż, zapowiadający też coś, co wydarzy się jutro. No i co ty tam robisz? Podglądać jakiś na studenta. Lightroom odpalony, pilny student. Tak jest, no właśnie widać. Żeby coś pokazać. No jasne, no już widzę, tam top 50 jest. Ładnie, ładnie. A jak? Ja właśnie się wyspałem. Oczywiście. Radzę ci się wysypiać. Radzisz. No bo dzisiaj jest ciężki dzień. Jeszcze trudniejszy od wczorajszego. Zobacz, co się dzieje. Robert nawet o mnie dba. Dziękuję ci. Robert to jest jednak kolega. Tak wygląda kolega. No jakbyś, wiesz, taki jak? Trochę krzywo odłożył, czego tu wyrównać. Wiecie, czemu ten placek ma takie pory? Że jak tu się wleje miód, on zostaje. Widziałaś jakiekolwiek zdjęcia Wojtka? No bo on cały czas skrywa. No. Talent. Nie no, to jest... Tam mu się pokazuje na komputerze, że w poniedziałek powinny być plany. Ja już no, poważnie... Dlatego przedłużył pobyt. Może nie jest taka duża ta matryca, jak się chwalił. Matryca jest duża. Po pionie jest problem. To się zwiesza. Mam tam kluczyk. Bo kluczyk jest w środku. To ciekawe. No. Tak. Jeszcze będzie do niego pójść. Słuchaj, weź ty, zobacz, bo ja nie mogę tutaj sięgnąć palcem do środka. Ty wczoraj ty... O! Już. O, to trzeba wysunąć. I tu jest kluczyk. Aha. Teraz z powrotem to zamykamy. Trzeba znaleźć teraz dziurkę do tego klucza. Aha. Dziurkę do klucza znajduje się w ten sposób, że tu się przesuwa to. Aha. W środku się otwiera. dopiero można to otworzyć. Ale co jest fajne jeszcze, to ma fajny zapach, bo to jest cedrowe drzewo. Aha. Także w sumie jak na pamiątkę taką, wiesz, super. To jest fajna sprawa. Lubiłbym więcej tej ręki, wiem o co ci chodziło, ale to jest niewyegzekwowane. Znaczy, przy twojej maestrii fotografowania my byśmy po prostu ją chcieli przynajmniej dotąd. Ale jaki porządek, jak po żołniersku, jak wyrównane ładnie, jak w ogóle tutaj tak położone, starannie, spodnie przygotowane. Po prostu żołnierska. Kapral w końcu. Nie, starszy kapral. Starszy kapral, przepraszam, pod chorąży. A tu proszę, lekarz, kurwa. Proszę. Wszystko rozwalone. Byle jak ta poduszka, tak byle jak. No. Nie zadbał o to, żeby to położyć, nie? A tak by ładnie, interesująco wyglądał. Żeby było słodko. Pa, pa. Próbujemy ustalić wyjazd. Jak to Wojtek mówi, do Izaury, ale oczywiście Sauera się na to jedni. W takiej miejscowości nad morzem rybackiej, przepięknej. Tam 2 godziny się do niej jedzie. Spróbujemy zorganizować taki busik i pojedziemy sobie jutro na cały dzień. A może nawet i krótszy. I przysłonę dajesz wtedy minimum 5-6, a może nawet 8. Ale jest taki, że jeżdżą... Tak wygląda Iśka, która broni, żeby jej tu nic nie opadło. Nie lubi. Nie skapło. Nie lubi Iś. Że otwierasz usta. Nijaki jest fajny, zroszony, taki skropiony. Czego? Właśnie jak wyjedziemy. Tak? Ja tu czekam na mojego Tazinka. Tazinek! Tada! I
dobrze się czuję. Sweet one. Thank you. No kochanie. Jak się czujesz? Jak w prześcieradle. Jezus, nie, nie, nie. Generalnie próbujemy zakupić jakieś ciuchy, nie wiadomo po co. No może dlatego, że jutro szykuje się coś wspaniałego, bo pewna wędrówka na pustynię, gdzieś daleko, nad morze i tak dalej. No i oto z tym panem tutaj, który idzie, próbujemy negocjować różnego rodzaju ceny, jest wybredny. Stało się coś, tak? No i zaprowadzili nas już takie przestrzenie. To jest... Come on. Come on. To jest good. Come on. Tylko, że to nie jest sklep, który on chce polecić i to będzie problem zaraz. Chciałabym poduszki. Look at this. This material. No. This material. Isia, this material. Materiał już mamy. Teraz musimy tylko znaleźć odpowiedni krój. Chcemy taką, taki z kapucą taką. Taką na różową. Na pinki. Nie ma znaczenia, bo to na jeden raz. Jalaba with it. No zobacz, to jest yes, same thing. O, to jest dobre. Nice, yes. To jest nice good. Quality. It's good. Nice quality. Yes. It's good. Nice quality. Teraz nastąpi małe przymierzanko tutaj. Trochę harmider tutaj jest przy zakupie, ale wszyscy się znają, każdy sobie pomaga. Fajne jest to, że na pewno kupimy to, to co chcemy. Dzień dobry. Co on ci robi? O, nie wiem. No. Scarf. Yes. You want to put yes. It like this? No. Like an indigo. Like an barbarian. Fatima couscous. Jakoś tak od razu ładniej. Będzie ciężko negocjować, dlatego że podoba mi się. A jak mi się podoba... 100? No, for 2. 300. No. Give me 1,000. 1,000 for two. No, this is too much. This is original jalaba. Yes, but we pay 120 for... No, not same. Yes, you know, I trust you. Yes, yes. How much your last price? Last. Negocjacje trwają, troszeczkę jesteśmy oparci. Oni się bawią dobrze, my się dobrze bawimy. My udajemy, że się nie bawimy dobrze, ale... Generalnie już zeszliśmy z 800 do 200. Give me good price, not price. Okay, 180, no problem. Because you want to buy two. 180. Okay, you happy, 180? Yes, I'm happy. Okay, udało się. Po długich negocjacjach z 800 zeszliśmy drogą negocjacji, długich negocjacji do 180. No, także on jest zadowolony. My chyba też. Trzeba im dać zarobić. Pewnie nas i tak naciął, ale przynajmniej będziemy mieli jutro fajny fan. Zaciągnął nas tutaj, żeby nam pokazać fajny widok. To jest Big Ten i Maraki. Okej, zobaczmy. Uuu. Nice. That's old said me then. Yeah. Chodź. Dostałem zabawkę do skręcenia nici. Proszę, tak wygląda. Dwie baterie, których już w Polsce chyba bardzo trudno je kupić, ale ja je pamiętam. Taki silniczek, haczyk. Oto się zahacza nitki. Ta nitka idzie o stąd aż tu i się skręca. Już skręcona, mocna, silna, super. Mamy cię! Powiem ci co za dzień. 3 dni ma te buty. No tak. Masakra. On ci je sklei, pokaż. No co ty? Proszę. Ja mam zdjęcie, jak mi facet chce je wypolerować, no pokaż. Wiesz? Silver starlight, this winter.
peace lives beyond imagination, with release of divided condemnation and complete hope beyond the hesitation to stand all together. At the North Pole and deep within, with morning sound all around. No to chociaż wy jesteście. To my dopiero wróciliśmy, jedziemy już. O 5.45 pobudka, szałerek, o 6 w busiku. Piotruś i Wojtuś i mają takie banany na pyskach, po prostu wiesz, jakby ich tu normalnie Matka Boska sama żywcem do nieba wzięła. Mówię, a wy co? Oni nic, nic, nie. I taszczą taką wielką reklamówkę, wiesz, aż im tam brzęczy.